Cześć, dziś wyjątkowy dla mnie odcinek, bo poświęciliśmy go niezwykłej rasie, z którą jako hodowca i szczęśliwa posiadaczka jestem związana od blisko 17 lat. Choć kocham psy w ogóle, a wiele raz uważam za wspaniałe, to szczególne miejsce w moim sercu zajmują białe owczarki szwajcarskie. To relatywnie młoda rasa, która ma jednak silne, sięgające odległej historii korzenie. Biały owczarek szwajcarski jest bardzo blisko spokrewniony z owczarkiem niemieckim, a ich wspólne losy są ściśle powiązane i zagmatwane. Założenie swojej własnej hodowli było moim dziecięcym marzeniem, które spełniłam pracując właśnie z bosami, bo tak nazywam białe owczarki szwajcarskie. Wybrałam je, szukając psów nie tylko pięknych i przyjaznych w usposobieniu, ale także mało rozpowszechnionych w Polsce. Bosy urzekły mnie na tyle, że właściwie podporządkowałam im swoje życie. Ale nie jestem jedyną ich fanką, bo rasa zdobywa w tej chwili coraz większą popularność zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Zamiłowanie do białych wilków ma jednak długą historię. Białe owczarki kochali na przykład bogaci Habsburgowie czy Hohenzollernowie, a po wyemitowaniu w 1956 roku odcinka popularnego serialu Rin Tin Tin pod tytułem The White Wolf, w którym wystąpił jasno umaszczony owczarek, każdy mały Amerykanin marzył o własnym białym wilku. Sama rasa została uznana przez Międzynarodową Federację Kynologiczną FCI w lipcu 2011 roku, co nie oznacza oczywiście, że są na świecie raptem od 9 lat. Ale żeby poznać dobrze ich historię, musimy, jak zwykle, nieco cofnąć się w czasie. Zaczynamy. Pod koniec XVIII wieku w Europie zaczęły zyskiwać popularność psy, które łączyła jedna wspólna cecha – użytkowość. Były to owczarki francuskie briardy, boserony, owczarki pikardyjskie, belgijskie, holenderskie i niemieckie. Przydawały się głównie pasterzom, chroniły ich zwierzęta przed drapieżnikami oraz złodziejami, pomagały w przeganianiu stada z pastwiska na pastwisko oraz dyscyplinowaniu niesfornej trzody, która odłączała się od reszty. Takie cechy utrwalano u psów. Ich wygląd schodził na plan dalszy, bo czworonóg miał być przydatny, a nie urodziwy. Takie podejście łączyło właściwie wszystkich właścicieli psów pasterskich w tamtym czasie. Również tych niemieckich, które pod koniec XIX wieku występowały w wielu rozmaitych typach, różniących się głównie wyglądem, ale nie walorami użytkowymi. Pierwszy wzorzec owczarka niemieckiego, stworzony w 1890 roku, był zatem bardzo pojemny. Rozróżniono w nim 3 odmiany włosa oraz całą masę umaszczeń. Rasowy owczarek niemiecki mógł mieć zatem wówczas na przykład czarny, kosmaty włos, albo długi, stalowo-szary, albo dla odmiany jasno-żółty, krótki. Owczarki mogły być także popielate, rude, pręgowane, łaciate, podpalane, a także białe. Tak, zupełnie białe. Pierwszy, odnotowany w historii biały owczarek niemiecki wabił się Greif, a pokazano go w 1882 roku na wystawie psów w Hanowerze. Były to jednak czasy, gdy rasa jako taka nie była jeszcze formalnie uznana. Zapoczątkował ją dopiero Horat von Grafrath, który jest uznawany za pierwszego owczarka niemieckiego, praprzodka wszystkich psów tej rasy. Horant urodził się w 1895 roku. Jego właścicielem był pruski rotmistrz Max von Stefanitz, który był pierwszym przewodniczącym istniejącego do dziś Zrzeszenia dla Owczarków Niemieckich. Ta organizacja miała zajmować się pracą nad rozwojem rodzimej niemieckiej rasy owczarków. Dlaczego to wszystko jest ważne? Bo dziadkiem Horanda, czyli protoplasty wszystkich owczarków niemieckich, był śnieżno-biały Greif. Zatem pierwszy w historii owczarek niemiecki był nosicielem genów, które kodują białe umaszczenie. Z uwagi na to w miotach rasowych owczarków niemieckich rodziły się białe psy, a geny te były przekazywane z pokolenia na pokolenie i tak działo się przez wiele lat. Warto zaznaczyć, że w tamtym okresie było około 30 egzemplarzy owczarków niemieckich, na których opierano hodowlę i 18 z nich było nosicielami białego włosa. Szerzej o Horandzie, rotmistrzu von Stefanitz i całej historii początków owczarka niemieckiego opowiedzieliśmy już w osobnym odcinku poświęconym tej rasie. Zachęcam Was do obejrzenia.
Trzeba jednak rozwiać jedną wątpliwość. Białe owczarki to nie albinosy. Ich szata jest biała, ale mają ciemne oczy i czarny albo czarno-brązowy pigment nosa, warg, powiek, a często nawet skóry i pazurów. Jednak ich dumnym właścicielom podobały się na pewno ze względu na białe futro. Amerykanka Anne Tracy, prywatnie siostrzenica jednego z przyjaciół cesarza Wilhelma II, na początku XX wieku przybyła do Niemiec. Tam przebywała wśród najwyższych sfer, gdzie mogła podziwiać ich piękne białe psy. Zakochała się w nich i postanowiła zabrać ze sobą za ocean. Wielkie zasługi dla hodowli wniosła także Geraldine Rockefeller, która również promowała te psy w Ameryce. Między innymi dzięki tym dwóm paniom białe owczarki zrobiły w Stanach karierę. Zdobyły szczególną popularność wśród osób znanych. Z białymi owczarkami pokazywali się choćby popularni podówczas aktorzy, na przykład Gregory Peck, Marilyn Monroe czy Bela Lugosi, słynny Dracula w filmie Todda Browninga z 1931 roku. Wydawać by się mogło, że dzięki swej popularności owczarki niemieckie o białej maści będą ważnymi reprezentantami rasy i stanowić będą o jej świetności. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Max von Stefanitz, uważany za ojca owczarków niemieckich, początkowo nie miał nic przeciwko białemu umaszczeniu psów tej rasy. Uważał, że dobry pies nie może mieć złej maści. Mawiał także, że przydatność użytkowa jest jedynym kryterium piękna. Spadek notowań białych owczarków niemieckich zaczął się niewinnie. Najpierw stwierdzono, że biały włos jest matowy i nieinteresujący. Później uznano, że kolor biały rozmywa inne, intensywniejsze barwy umaszczenia. Skończyło się jednak na tym, że winą za pojawiające się w hodowli wady, takie jak głuchota, ślepota, dysplazja czy bezpłodność, zaczęto obarczać osobniki o białym futrze. Powszechną praktyką stało się usypianie białych szczeniąt, żeby nie przynosiły hańby hodowcy. I tak w USA białe owczarki niemieckie święciły triumfy, jednocześnie stając się powodem wstydu dla niemieckich hodowców, od których się wywodzą. Ostatecznie w oficjalnym wzorcu rasy owczarków niemieckich pojawił się zapis dyskwalifikujący białe osobniki. I choć niektórzy hodowcy, szczególnie z Ameryki Północnej, nie podporządkowali się takiej regulacji i nadal rozmnażali białe owczarki, to formalnie nie były one już owczarkami niemieckimi. No dobrze, a gdzie w tym wszystkim nasze bosy, czyli białe owczarki szwajcarskie? Pomimo nagonki na białe owczarki, ich miłośników nie brakowało. Stąd podjęto próby przywrócenia im dawnej świetności. W 1970 roku pierwsze egzemplarze przyjechały do Szwajcarii, ale wtedy wysiłki hodowców spaliły na panewce. Dopiero pod koniec lat 80. sprowadzono z Kanady i Stanów Zjednoczonych kolejne białe owczarki i rozpoczęto hodowlę. Tym razem z sukcesami. Problemem jednak nadal były skostniałe struktury instytucji świata kynologicznego. Żeby uniknąć problemów, założono Szwajcarskie Towarzystwo Owczarków Białych, na bazie którego powstał później klub rasy w ramach Szwajcarskiego Towarzystwa Kynologicznego. Opracowano także pierwszy wzorzec tej rasy, opublikowany w 1991 roku. Rejestracji dokonano pod nazwą Biały Owczarek Amerykańsko-Kanadyjski. Jednak po 20 latach hodowli Szwajcaria wystąpiła do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej o uznanie rasy i zaproponowała nazwę Biały Owczarek Szwajcarski. I tak też rasa została uznana przez FCI. Najpierw wstępnie w listopadzie 2002 roku, a ostatecznie w 2011 roku. Tyle w dużym skrócie. Mówiłam, że historia jest zagmatwana. To podsumujmy ją. Najpierw biały owczarek niemiecki popadł w niełaskę. Potem przez Stany Zjednoczone i Kanadę trafił do Szwajcarii, gdzie przeistoczył się w białego owczarka amerykańsko-kanadyjskiego, z którego powstał potem biały owczarek szwajcarski, czyli mój ukochany bos. Teraz jesteśmy w domu. Biały owczarek szwajcarski to pies średnio duży i średnio mocny, o nieco wydłużonej sylwetce i stojących uszach. Jego dwuwarstwowa szata podbita jest obfitym podszerstkiem. Eleganckie bosy występują w dwóch odmianach włosa – długiej oraz krótkiej. Pies powinien mieścić się w granicach od 50 do 66 cm w kłębie, suka natomiast pomiędzy 53 a 61 cm. Waga samca sięga 40,
a suki 35 kg. Białe owczarki szwajcarskie są bardzo przyjacielskie dla swoich i dość powściągliwe dla obcych. Pomimo tego są wesołe i bardzo sympatyczne. Cechują się wysoką inteligencją, co ułatwia szkolenie. Nie są też lękliwe ani agresywne, jeśli nie damy im do tego powodu. Choć na pierwszy rzut oka są białe, to jednak w ich włosie znajduje się niewielka ilość pigmentu. To powoduje, że takie śnieżno-białe psy są rzadkością. Zwykle barwa wpada nieco w kolor śmietankowy lub szampański. Zdarza się także nawet biszkoptowy nalot, ale o tym więcej powiem przy żywieniu. Pomimo koloru ta sierść nie jest trudna w utrzymaniu. Ma bowiem strukturę, która powoduje samo oczyszczanie się włosa, zatem typowy spacerowy brud po wyschnięciu odpada, pozostawiając go w czystości. Szata Szwajcara nie wymaga przesadnej pielęgnacji, poza okresami intensywnej wymiany włosa, a to się dzieje 2 razy w roku. Wówczas pies gubi praktycznie cały podszerstek i wtedy musimy mu poświęcić więcej czasu i uwagi na wyczesanie go. Białe owczarki szwajcarskie, jak i inne psy pasterskie, należą do ras, które dobrze wykorzystują pokarm i łatwo dopasowują się do różnych sposobów żywienia. Choć wiele z nich ma dosyć wrażliwy przewód pokarmowy i zdecydowanie najlepiej czują się na ustabilizowanej diecie. Najlepiej żywić je dobrej jakości gotowymi karmami. Najważniejsze jednak, by zdecydować się na jakiś konkretny rodzaj diety i stosować ją regularnie. To dobrze wpływa na pracę przewodu pokarmowego bosa. Ja sama od ponad 8 lat karmię swoje owczarki tropidogiem i jestem bardzo z tego wyboru zadowolona. Moje psy mają regularnie robione badania, które potwierdzają ich dobre zdrowie. Używam linii Super Premium zarówno w żywieniu psów dorosłych, jak i do odchowania miotów. U białych owczarków szwajcarskich ciekawe jest to, że dieta wpływa na kolor czworonoga. Zmieniając dietę, można zauważyć różnice w kolorze psiej sierści. Często słyszy się, że na wysycenie pigmentu wpływa beta-karoten, który znajduje się m.in. w marchwi. Ale w tym przypadku to nie jest prawda, bo na zmianę koloru wpływa miedź oraz aminokwas tyrozyna. Bosy są bardzo rodzinne i uwielbiają swoich ludzi. Mają też dużo cierpliwości do dzieci. Są też bardzo wszechstronne. Nadają się na przykład do roli stróża. Świetnie sprawdzą się jako towarzysze wypraw pieszych, ale dotrzymają też tempa biegaczom, a nawet rowerzystom. Uwielbiają pracę węchową i są w tym naprawdę dobre. Mogą ćwiczyć agility, frisbee, obedience i inne psie sporty, choć należy pamiętać, że przy ich wielkości i wadze dyscypliny polegające na wyskokach czy zbyt gwałtownych zwrotach mogą wywołać kontuzje. Nie lubią głośnych i nerwowych ludzi, mają dość wrażliwą psychikę, zatem nie czują się komfortowo z takimi osobami. Źle znoszą nudę, zatem jeżeli szukasz pięknego kanapowca, to nie jest rasa dla ciebie. Przyszły opiekun białego owczarka szwajcarskiego musi też pogodzić się z tym, że pies będzie jego cieniem. Jeśli idziesz do kuchni, bos idzie za tobą. Chcesz wziąć kąpiel, owczarek będzie siedział obok wanny. Idziesz zrobić coś w ogrodzie, Szwajcar będzie nadzorował twoją pracę. Zdarza się, że nowi opiekunowie czują się osaczeni, ale bosy takie już są. Moja osobista przygoda z białymi owczarkami zaczęła się od Zoi, którą w 2003 roku przywiozłam z Czech. Zoja była drugim psem tej rasy sprowadzonym do Polski i została założycielką mojej linii hodowlanej. Miała 3 mioty, dała życie ponad 30 szczeniętom, a część z nich stała się podwalinami innych hodowli w naszym kraju. Ja mam w domu już jej prawnuczęta. Dzisiaj mieszka ze mną 7 owczarków w obu odmianach włosa i większość z nich mogliście poznać już na kanale Tropidograzi. Jak Wam się podobają białe owczarki szwajcarskie? Dajcie znać w komentarzach, co o nich sądzicie. A ja już dziś zapraszam Was na kolejny epizod naszej pasjonującej podróży po historii psich ras. Do zobaczenia wkrótce.